swojej wizyty apostolskiej w ojczyźnie papież Jan Paweł II. Papież wszedł do katedry prawą nawą przez słynne XII-wieczne drzwi gnieźnieńskie. W świątyni oczekiwała na papieża jedynie kilkudziesięcioosobowa grupa sióstr zakonów klauzurowych z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej i sąsiednich diecezji. Siostrami papież modlił się przy Najświętszym Sakramencie. Jan Paweł II poświęcił nowy główny ołtarz archikatedry gnieźnieńskiej. Data tej kopaty nie jest na 1800 rocznicę świętego Wojciecha. W zamyśle ma to być ołtarz pojednania między Polakami i Niemcami. Ma to wielką symbolikę. Pierwszy ołtarz od razu. W katedrze cesarz Otto III w 1000 roku z okazji wjazdu gnieźnieńskiego. Teraz ołtarz znowu jako dar z Niemiec staje w katedrze gnieźnieńskiej. Wielu pielgrzymów, nie tylko z Polski, ale również z krajów ościennych. Dzisiaj, po 18 latach, wypadałoby powrócić do tamtej homilii gnieźnieńskiej, która stała się poniekąd programem pontyfikatu. Przede wszystkim jednak była ona pokornym odczytywaniem zamierzeń Bożych związanych z ostatnim 20-leciem. Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje, zachodu i wschodu. Tak, Chrystus tego chciał.
zbliża się do podium, do miejsca przewodniczenia liturgii słowa, nabożeństwa słowa, towarzyszy mu arcybiskup Juliusz Pec, metropolita poznański. A wśród wielu obecnych członków episkopatu jest również arcybiskup senior, arcybiskup Jerzy Stroba, który w ostatnich kilkanaście lat przewodniczył Kościołowi poznańskiemu.
także młodzież też bardzo lubi muzykę klasyczną. Te okrzyki tutaj nie będą miały końca. Struktura geograficzna tego miejsca jest taka, że osoby oddalone od samego placu nie słyszały nic. Ludzie przed ołtarzem, w związku z tym do nich te reakcje dochodzą właśnie później i okrzyki w jednym miejscu wygniecają okrzyki w drugim miejscu. Te okrzyki nie żyje placu, zniosą się tutaj przez okoliczne ulice Poznania. Młodzież 83 widzi tutaj transparent. Teraz Ojca Świętego przywita metropolita poznański arcybiskup Juliusz Pec. Umiłowany Ojcze Święty, Poznań, stolicy Wielkopolski i naszej arcydiecezji. Witamy Cię staropolskim pozdrowieniem. Gość dom, Bóg dom. U kolebki chrześcijaństwa, od chrzcielnicy, przy której posługę pasterską pełnił biskup Jordan, od grobów pierwszych władców Polski, Mieszka i Bolesława, z katedry świętych apostołów Piotra i Pawła, niesiemy to powitanie do centrum miasta. Miasta, którego herbie na straży mur stoją obaj apostołowie. W bramie widnieją krzyżowe dane klucze piotrowe, a nad miastem unosi się orzeł biały w koronie. Dumni jesteśmy z tego faktu, że mamy herb najbardziej papieski ze wszystkich miast. Także ten osobliwy tytuł niech sprawi, że może Ojcze Święty, Ty możesz, Ojcze Święty, czuć się tutaj jak u siebie. Krzyże poznańskiego czerwca, przedstawione w roku 1981, dzięki Solidarności stały się drugim symbolem drogim sercu mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Dziękujemy Bogu za to, że spełniło się pragnienie papieża, aby uklęknąć pod tymi krzyżami. Pragnienie wyrażone tak dobitnie podczas pierwszej bytności w Poznaniu przed 14 lat. Najczcigodniejszy Ojcze Święty, prosimy o słowo. Prosimy o błogosławieństwo następcy świętego Piotra, abyśmy byli gotowi i wspaniałych natchnień i wymownych znaków, kluczy piotrowych i krzyżów poznańskich robotników z 1956 roku, a nad nimi Orła Białego. Abyśmy przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Panie Ojcze Święty, w tej wieczornej godzinie jako pasterz Kościoła Poznańskiego radosnego i szczęśliwego dziękuję za dar Twojej wśród nas obecności. Bóg zapłać za Twoją łaskawość. Sola gratia tua. Dzięki Twojej łaskawości. Dzięki Twemu sercu. Twemu sercu. Jesteś pośród nas i dla nas. Bóg zapłać. A Ty sobie jesteś?
Była drugiego. W roku 1983 został biskupem Łomży i po 13 latach bycia biskupem łomżyńskim w zeszłym roku został mianowany metropolitą Poznania. Rozpoczęła się już liturgia słowa, a kamera wcześniej pokazywała transparent Młodzież 83 z dziećmi. To świadectwo dziedzictwa. Zapamiętają o tych słowach i przekazują je następnemu pokoleniu. Dla bardzo wielu młodych ludzi, którzy są tutaj obecni na placu Adama Mickiewicza, to pierwsze w ich życiu osobiste spotkanie z papieżem. W kilku wypowiedziach powtarzało się takie zdanie, że spotkanie osobiste to nie to samo, co transmisja telewizyjna, że przybyli tutaj często z innych miast po to, żeby osobiście spotkać papieża. Powiedział wówczas: każdy z was, młodzi przyjaciele, ma w swoim życiu jakieś Westerplatte, jakiś porządek praw i wartości, które trzeba... Módlmy się. Boże, Ty na przestrzeni tysiąca lat naszej historii pouczałeś serca przodków światłem i mocą Ducha Świętego. Daj nam w tym duchu poznać te sprawy, byśmy dziedzictwo Ewangelii, Kościoła i tej ziemi wnieśli w trzecie tysiące. Trzecie wszechświęcie. Przez Chrystusa Pana naszego. Podchodzi młodzież, lektorzy, którzy będą czytali czytania Pisma Świętego. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne. Dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego,
co było dogodne dla Niego. Ale jak napisano, urągania tych, którzy... Tobie urągają, spadły na mnie. To zaś, co niegdyś zostało... Napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli... Pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. O, tak, słowa Boże. Orkiestra pod dyrekcją Stefana Filigrosza wykonują radosny śpiew Alleluja na intronizację Ewangeliarza, uroczystego wniesienia Pisma Świętego.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Wtedy Jezus odezwał się do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odpowiedział Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on odrzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i, krocząc po jeziorze, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i, gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Starożytni chrześcijanie mówili, że Chrystus zostawił dla swoich uczniów dwa stoły: stół słowa i stół chleba. Dziś podczas nabożeństwa Słowa Bożego karmimy się ze stołu słowa. Słowa, które spisane zostało pod okiem Ducha Świętego w Kościele, przez Kościół i dla Kościoła. Ojciec Święty błogosławi Ewangeliasza, pokazując tę rzeczywistość, że żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Ma moc ono przemieniać nasze dusze. Będzie wychwalony Jezus Chrystus.
Oto jest dzień, który dał nam Pan. Radujmy się i weselmy się w nim. Na szlaku mej tegorocznej pielgrzymki do ojczyzny spotykam się wszędzie z wyrazami wielkiej życzliwości i radości. Tak było we Wrocławiu, Legnicy, Gorzowie, Gnieźnie, tak jest również tu, w Poznaniu. Drodzy mieszkańcy Grodu Przemysława, drodzy młodzi przyjaciele, z całego serca dziękuję Wam za to spotkanie i za udział w nim, tak liczny, choć jest to czas egzaminu, wystawiania ocen na świadectwa. Witam i pozdrawiam każdą i każdego z Was po kolei, a poprzez Was i z Wami pragnę powitać i pozdrowić całą polską młodzież, a także Waszych rodziców, wychowawców, duszpasterzy, profesorów i całe środowisko uniwersytetu. Słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do pasterza Kościoła Poznańskiego, do jego biskupów pomocniczych i do ludu Bożego umiłowanej archidiecezji. Pozdrawiam również księdza arcybiskupa Jerzego Stroga. Który w archidiecezji poznańskiej przez długie lata spełniał posługę pasterską. Dziękuję mu za wszystko, co uczynił dla Kościoła powszechnego, a zwłaszcza dla Kościoła w Polsce. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Fragment Ewangelii świętego Mateusza przed chwilą odczytałem. Prowadzi nas nad jezioro Genezaret. Apostolowie wsiedli do łodzi, aby wyprzedzić Chrystusa na drugi brzeg i oto, wiosłując w obranym kierunku, ujrzeli Jego samego kroczącego po jezioru. Chrystus szedł po wodzie, tak, jakby to była ubita ziemia. Apostołowie przerazili się, nie mając się to zjawy. Na okrzyk trwogi Jezus przemówił do nich odwagę. Ja jestem, nie lękajcie się. I wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po łodzi. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedł w łodzi i zaczął kroczyć po wodzie. Dochodził już do Chrystusa.
gdy wobec silnego uderzenia wiatru uląkł się. Kiedy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj. Wówczas Jezus wyciągnął rękę, uchwycił go, ocalił przed utonięciem i rzekł: czemu zwątpiłeś, mały wiarze? To ewangeliczne wydarzenie jest pełne głębokiej treści. Dotyczy najważniejszego problemu życia ludzkiego, wiary w Jezusa Chrystusa. Piotr z pewnością miał wiarę, którą wyznał później tak wspaniale pod Cezareą Filipową. Ale w tym momencie nie była ona jeszcze ugruntowana. Gdy zawiał silny wiatr, Piotr zaczął tonąć, ponieważ zwątpił. To nie wicher zanurzył Piotra w głębinach jeziora, lecz niedostatek wiary. Jego wierze zabrakło istotnego elementu całkowitego oparcia się na Chrystusie, całkowitego zaufania Chrystusowi w chwili wielkiej próby. Zabrakło całkowitego pokładania w Nim nadziei. Wiara i nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu została objawiona w pełni miłość Boga do człowieka i świata. Jezus jest jedyną drogą do Ojca, jedyną drogą, która prowadzi do prawdy i życia. Drodzy chłopcy i dziewczęta, podążajcie z entuzjazmem swych młodych serc za Chrystusem. Tylko On może uciszyć lęk człowieka. Patrzcie na Chrystusa głębią waszych serc i umysłów. On jest waszym nieodłącznym przyjacielem. To orędzie, któremu poświęciłem moją pierwszą encyklikę Redemptor Hominis, głoszę ludziom młodym na wszystkich kontynentach podczas podróży apostolskiej oraz z okazji Światowych Dni Młodzieży. To orędzie jest także tematem sierpniowego spotkania młodych z papieżem w Paryżu, na które was serdecznie zapraszam. Pozostaje jeszcze drobna kwestia finansowa. Ale poradzicie sobie. Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei, aby ludzie, jak napisał święty Paweł, nie byli bez nadziei ani Boga na tym świecie, ale uczyli się Chrystusa, naszej nadziei.
wiara w Chrystusa i nadzieja, w której On jest mistrzem i nauczycielem, pozwalają człowiekowi odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym wszystkim, co w nim jest słabe i grzeszne. A zarazem ta wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa nad złem i skutkami grzechu w świecie nas otaczającym. Chrystus wyzwolił Piotra z lęku, który owładnął jego duszą na wzburzonym morzu. Chrystus i nam pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się do Niego o pomoc. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Mocna wiara. Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od lęku i daje mu siłę duchową do przetrwania wszystkich burz dziejowych, życiowych. Nie lękajcie się Chrystusa, zaufajcie Mu do końca. On jedyny ma słowa życia wiecznego. Chrystus nie zawodzi. Tu na tym miejscu, na placu Adama Mickiewicza, stał kiedyś pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, widomy znak zwycięstwa Polaków, odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik był wzniesiony w 1932 roku ze składek całego społeczeństwa jako wotum dziękczynne za odzyskanie niepodległości. Odrodzona Polska skupiła się przy sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do budowania w przyszłości Ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy, jedności i zgodzie. Po wybuchu II wojny światowej pomnik ten okazał się tak niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha, że został zburzony przez najeźdźcę na początku okupacji. Drodzy chłopcy i dziewczęta, ileż to razy wiara i nadzieja narodu polskiego była wystawiana na próby, na bardzo ciężkie próby w tym wieku, który się kończy. Wystarczy przypomnieć pierwszą wojnę światową i związaną z nią determinację tych wszystkich, którzy podjęli zdecydowaną walkę o odzyskanie niepodległości. Wystarczy przypomnieć międzywojenne dwudziestolecie, w czasie którego trzeba było wszystko budować właściwie od początku. A potem przyszła II wojna światowa i straszliwa okupacja w wyniku układu między Niemcami hitlerowskimi a Rosją sowiecką, który przesądził o wymazaniu Polski jako państwa z mapy Europy. Jakże radykalnym wyzwaniem był ten okres
dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków. Rzeczywiście pokolenie II wojny światowej spalało się poniekąd na wielkim ołtarzu walki o utrzymanie i zapewnienie wolności ojczyzny. Ileż to kosztowało ludzkich żywotów, młodych żywotów, obiecujących. Jak wielką cenę zapłacili Polacy. Najpierw na frontach września 1939 roku, a z kolei na wszystkich frontach, na których alianci zmagali się z najeźdźcą. Po zakończeniu wojny przyszedł długi, prawie 50-letni okres nowego zagrożenia. Tym razem nie wojennego, ale pokojowego. Zwycięska Armia Czerwona przyniosła Polsce nie tylko wyzwolenie od hitlerowskiej okupacji, ale także nowe zniewolenie. Tak jak w czasie okupacji ludzie ginęli na frontach wojennych, w obozach koncentracyjnych, w politycznym i militarnym podziemiu, którego ostatnim krzykiem było powstanie warszawskie, tak pierwsze lata nowej władzy były dalszym ciągiem znęcania się nad wielu Polakami, i to najszlachetniejszymi. Nowi panujący uczynili wszystko, ażeby ujarzmić naród, podporządkować go sobie pod względem politycznym i ideologicznym. Lata późniejsze, poczynając od października 1956 roku, nie były już tak krwawe. Jednak to zwaganie się z narodem i Kościołem trwało aż do lat 80. Był to ciąg dalszy tego wyzwania rzuconego wierze i nadziei Polaków, którzy nadal nie szczędzili sił, żeby się nie poddać, aby bronić tych wartości religijnych i narodowych, które były wtedy szczególnie zagrożone. Moi drodzy, trzeba było to wszystko powiedzieć na tym właśnie miejscu. Trzeba było to wszystko jeszcze raz przypomnieć wam młodym, którzy weźmiecie odpowiedzialność za losy Polski w trzecim milenium. Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro ojczyzny. Trudno tu nie wspomnieć o jeszcze innym pomniku. Pomniku ofiar czerwca 1956 roku. Został on zniesiony na tym placu staraniem społeczeństwa Poznania i Wielkopolski w 25. rocznicę tragicznych wydarzeń, które były wielkim protestem przeciwko nieludzkiemu systemowi zniewalania serc i umysłów człowieka. Chciałem po ten pomnik przybyć
1983 roku byłem po raz pierwszy jako papież w Poznaniu, ale wówczas odmówiono mi możliwości modlitwy pod poznańskimi krzyżami. Cieszę się, że dziś razem z wami, młodą Polską, mogę uklęknąć pod tym pomnikiem i oddać hołd robotnikom, którzy złożyli swoje życie w obronie prawdy, sprawiedliwości, niepodległości ojczyzny. Kierujmy raz jeszcze nasz wzrok na jezioro Genezaret i płynącą po nim Łódź Piotrową. Jezioro kojarzy się z obrazem świata, również i świata współczesnego, w którym żyjemy, w którym Kościół spełnia swe posłannictwo. Ten świat stanowi dla człowieka wyzwanie. Tak, jak jezioro stanowiło wyzwanie dla Piotra. Było mu ono bliskie i znane jako miejsce codziennej pracy rybaka, a z drugiej strony był to żywioł, z którym trzeba było konfrontować swoje siły i doświadczenia. Człowiek musi wejść w ten świat, poniekąd musi się w nim zanurzyć, ponieważ otrzymał od Boga polecenie, aby przez pracę, studia, trud twórczy czynił sobie ziemię poddaną. Z drugiej strony, nie można zamknąć człowieka wyłącznie w obrębie świata materialnego z pominięciem Stwórcy. Jest to bowiem przeciwko naturze człowieka. Przeciw jego wewnętrznej prawdzie. Gdyż serce ludzkie, jak powiedział święty Augustyn, jest niespokojne. Niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, nie może stawać się niewolnikiem rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, konsumizmu, łatwego sukcesu. Człowiek nie może stawać się niewolnikiem swoich różnych skłonności i namiętności, niekiedy celowo podsycany. Przed tym niebezpieczeństwem trzeba się bronić. Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest dobrem prawdziwym. Nie dajcie się zniewalać. Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem. W przemówieniu
które kiedyś wygłaszałem w UNESCO, powiedziałem, iż pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie człowieka. A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. O to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał. Ażeby poprzez wszystko to, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem. To znaczy, żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich, Prawda ta posiada podstawowe znaczenie dla samowychowania, autorealizacji, rozwijania w sobie człowieczeństwa, a zarazem życia Bożego, zaszczepionego na chrzcie świętym i umocnionego w sakramencie bierzmowania. Samowychowanie zmierza do tego właśnie, aby bardziej być człowiekiem, być chrześcijaninem, aby odkrywać i rozwijać w sobie talenty otrzymane od Stwórcy i realizować właściwe każdemu powołanie do świętości. Świat może być niekiedy groźnym żywiołem, to prawda, ale człowiek żyjący wiarą i nadzieją ma w sobie siłę ducha, aby stawić czoło zagrożeniom tego świata. Piotr szedł po falach jeziora, choć było to przeciwko prawu ciążenia. Szedł, bo patrzył w oczy Chrystusa. Gdy zwątpił, gdy stracił z mistrzem osobisty kontakt, zaczął tonąć i spotkał go wyrzut. Czemu zwątpiłeś? Czemu zwątpiłeś małej wiary? Na przykładzie Piotra widzimy, jak ważna jest w życiu duchowym osobista łączność z Chrystusem, którą trzeba ciągle odnawiać i pogłębiać. W jaki sposób to czynić? Przede wszystkim przez modlitwę. Moi drodzy, módlcie się i uczcie się modlitwy. Czytajcie i rozważajcie Słowo Boże. Umacniajcie więź z Chrystusem w sakramencie pokusy i Eucharystii. Zgłębiajcie problemy życia wewnętrznego i apostolstwa w młodzieżowych wspólnotach, zespołach, ruchach, organizacjach kościelnych, których jest teraz wiele w naszym kraju. Drodzy bracia i siostry, obchodzimy jubileusz tysiąclecia śmierci męczeńskiej świętego Wojciecha. Dzisiaj w Gnieźnie, podczas uroczystej Eucharystii, mówiłem, że święty Wojciech dał świadectwo Chrystusowi, ponosząc śmierć męczeńską za wiarę. To męczeństwo wielkiego apostoła Słowian woła także dzisiaj o świadectwo życia każdego z nas. Woła o ludzi nowych,
którzy pośród tego świata będą objawiać moc i mądrość Ewangelii Bożej we własnym życiu. Ten świat, który niekiedy jawi się jako nieposkromiony, groźny żywioł, wzburzone morze, jest zarazem głęboko spragniony Chrystusa, bardzo łaknie dobrej nowiny, bardzo potrzebuje miłości. Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską. I nie zawiodłem się nigdy na nie. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości w życiu osobistym, społecznym, politycznym, szkołach, uniwersytetach, parafiach, ogniskach rodzinnych, które kiedyś utworzycie. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku, a nie ofiary. A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Was i całą młodzież polską pragnę zawierzyć Matce Najświętszej, Matce Chrystusa, Matce pięknej miłości, Królowej Polski. Amen. Naszą odpowiedzią na Słowo Boże niech będzie pieśń nadziei przez moc Ducha Świętego. Śpiewniki, strona 20, numer 18.
Ewangelii i w formie homilii Ojca Świętego jest modlitwa. Dlatego teraz następnym elementem liturgii słowa będzie modlitwa powszechna. Różnie bywa. Bóg zapłać. Jeszcze parę dni. Do Boga, Pana Wszechczasu, dla którego wszystko żyje i który każdego dnia, w każdej epoce odnawia swój Kościół nieustanną młodością, zwróćmy się z naszymi pełnymi pokory i ufności prośbami. Módlmy się za Kościół, pielgrzymujący lud Boży, aby dla całego współczesnego świata był jasnym znakiem zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego Jana Pawła II, który jest Piotrem naszych czasów, aby po jak najdłuższe lata był trwałą opoką dla naszej wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za miasto Poznań, mające w swym herbie postaci świętych apostołów Piotra i Pawła, którego katedra od wieków jest poświęcona ich szczególnej czci, aby zawsze pozostawało wierne swej ponad tysiącletniej chrześcijańskiej tradycji. Ciebie prosimy. Módlmy się za robotników, bohaterów powstania poznańskiego 1956 roku, którzy jako pierwsi mieli odwagę upomnieć się dla siebie i dla innych o prawo do chleba, prawdy i sprawiedliwości, aby ich przelana krew stała się zasiewem Polski w pełni wolnej i prawdziwie solidarnej. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież polską, zebraną w tym świętym miejscu, które ze względu na swą dalszą i bliższą historię stało się
ukrzyżowanym mi sercem poznania, aby pomna na przelaną krew bohaterów przeszłości zaniosła płomień wiary i miłości ojczyzny w trzecie tysiąclecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież całego świata, która jest wielką nadzieją Ojca Świętego, aby umiała odróżnić wszelkie kłamstwo i każdy pozór szczęśliwości oraz całym swym sercem przylgnęła do zwycięskiego krzyża Chrystusa. Ciebie prosimy. Zakładu Cegielskiego w towarzystwie rodziców Piotra Majchrzaka, zamordowanego przez organizowane oddziały Milicji Obywatelskiej w Poznaniu przy ulicy Fredry. Rodzice i katecheci składają w darze monstrancję. Przedstawiciele młodzieży pracującej, kolejarze, uczniowie szkół rolniczych oraz pielęgniarka ze szpitala imienia Raszei. Podają Ojcu Świętemu wyszywany ręcznie z motywami kwiatów polskich obrus. Młodzież studiująca. W skład tej delegacji wchodzą przedstawiciel seminariów duchownych męskich, nowicjuszka, przedstawicielka zgromadzeń zakonnych żeńskich oraz studentka. Ofiarują Ojcu Świętemu ornat przyozdobiony z jednej strony symbolem Kongresu Eucharystycznego, z drugiej strony widnieje postać świętego Wojciecha. Ornat jest darem niewidomych dzieci z Owic. Kolejności profesor Janusz Ziółkowski wraz z dyrektorami wydawnictwa Świętego Wojciecha wręczają Ojcu Świętemu nowo wydaną książkę profesora Janusza Ziółkowskiego pod tytułem To był serdeczny przymus. Książka została napisana z okazji stulecia wydawnictwa Świętego Wojciecha. Zarząd miasta składa w darze Ojcu Świętemu kielich, na którym wygrawerowany jest napis: taka chwała Pana, jaka praca nasza. Jest to dar mieszkańców Poznania. A my zabierzmy się
do śpiewania drugiego hymnu pełnego nadziei, który się dzisiaj tu nieustannie przeplata. Strona 16, numer 8. Uwagę na dwa elementy homilii papieskiej. Często mówi się, myśli się, że religia to taki system zakazów i nakazów, tego co wolno, co nie wolno. Taka religia ma niewiele wspólnego z rzeczywistym chrześcijaństwem. Przypomina raczej surowe prawo mojżeszowe w wersji faryzeuszu, którą Chrystus odrzucał. W tej homilii, którą usłyszeliśmy, papież mówił językiem uczuć i pragnień. Odwoływał się do przykładu świętego Piotra, do strachu Piotra, a z drugiej strony do pragnień. Ten język uczuć, emocji, nie tylko tych powierzchownych, ale tych bardzo głębokich, pragnienia szczęścia, pragnienia miłości, jest charakterystycznym rysem papieskiej katechezy. Nakazy i zakazy nie są w katechezie papieskiej nieobecne, ale są elementem szerszej całości. Papież mówi, odwołując się do spotkania z młodzieńcem, spotkania ewangelicznego, spotkania Jezusa Chrystusa: jeśli chcesz, zostaw wszystko i idź za mną. A więc zawsze jest pragnienie i słowo jeśli, to wówczas musisz zrobić to i to. I to jest jeden element. I drugi element, na który myślę, że warto zwrócić uwagę w tej homilii. Papież powiedział dwa ważne zdania. Musicie wejść w ten świat. Musicie być w tym świecie. Musicie się w niego zanurzyć. Ale z drugiej strony nie możecie utonąć w świecie, tak jak Piotr zaczął tonąć w jeziorze Genezaret. A więc to jest ta specyficzna sytuacja chrześcijanina. Zanurzenie w świecie, a jednocześnie pewne oderwanie. Papież ukazuje, że te wszystkie nakazy czy zakazy są po coś. I ukazuje wielką perspektywę, bezkresną perspektywę. Wczoraj powiedział, nie lękajcie się świętości. Dzisiaj wzywał młodzież, realizujcie swoje powołanie do świętości. Każdy chrześcijanin jest do niej wezwany. I mówi, trzeba przekuwać ją w czyn. Wczoraj też ten wątek był. Tam, gdzie jesteście, w rodzinach, w miejscach pracy, w uczelniach, również dzisiaj, to nie jest jakieś chęć konfesjonalizacji, jak to się mówi, tylko budujcie cywilizację miłości, budujcie cywilizację porozumienia między ludźmi, budujcie cywilizację, której czyn jest czynem miłości, troski o słabszych, troski o ludzi wokół, przekraczania podziałów. Ale jest to trudne, mówi papież, i tego trudu nie ukrywa. I być może młodzież dlatego kocha, że to nie jest łatwe mówienie, ale mówienie prawdziwe i mówienie z miłością do nich, ukazywanie im tych wielkich perspektyw w ich indywidualnym życiu.
Wy tak za bardzo nie podlewajcie papieżowi, tylko zastanówcie się, jak to będzie z tym Paryżem. To dobrze. Na razie jeszcze pomodlimy. Żeby się tylko porządnie sprawował, czego i wam życzę. Chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim młodym studentom, uczniom, młodzieży pracującej, przemyśle, rolnictwie, żołnierzom, seminarzystom, nowicjuszom. Wszyscy razem, którzy tworzycie tutaj młody Poznań i młody Kościół. Proszę, żebyście moje pozdrowienie zanieśli starszym, waszym rodzicom, waszym rodzinom, rodzicom. Wszystkim mieszkańcom wielkopolskiej ziemi. Pozdrówcie szczególnie ode mnie ludzi chorych, niepełnosprawnych, osoby w wieku podeszłym. Jeszcze pragnę w szczególny sposób przypomnieć tych, którzy was wychowują, a więc profesorów, nauczycieli, tak licznie obecnych. Pozdrawiam serdecznie rektorów świeckich i kościelnych uczelni miasta Poznania, przedstawicieli senatu uczelnianych, wszystkich profesorów, pracowników nauki. Pozdrawiam nauczycieli szkół średnich i podstawowych. Dziękuję za to, że wraz z waszymi studentami, uczniami zechcieliście przeżywać to spotkanie. Wasza obecność jest dla nich świadectwem wiary, potwierdzeniem,
że mogą na was liczyć, nie tylko jako na tych, którzy przekazują wiedzę, ale jako na godnych zaufania przewodników po drogach życia. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który uczynił nas dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie za chwilę pobłogosławi przyniesione przez was krzyże. Podnieście je wysoko w waszych dłoniach na znak wyznawanej wiary oraz utożsamiania się z nauką płynącą z krzyża. Ojciec Święty następnie pobłogosławi także nowy gmach Akademii Muzycznej. Módlmy się, Boże, Ty postanowiłeś, aby krzyż Twojego Syna stał się źródłem wszelkich błogosławień z was. Wejrzyj na młodych tu zgromadzonych, prowadź ich przez życie drogami Ewangelii i wspomagaj w niesieniu codziennego krzyża. Przez Chrystusa Pana naszego. Panie Boże Wszechmogący, zlej swoje błogosławieństwo na Akademię Muzyczną w Poznaniu, której nowy gmach został właśnie wzniesiony przy tym placu. Wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy i spraw. Niech w tej uczelni przeznaczonej dla wychowania i kształcenia młodzieży oraz rozwoju nauki i sztuki profesorowie i studenci przeniknięci słowami prawdy i szczególną wrażliwością na piękno dają zawsze świadectwo chrześcijańskiego życia i całym sercem trwają w jedności z Chrystusem, nauczycielem i zbawcą, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Thank you.
Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Położenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dobiega końca spotkanie papieża z młodzieżą i liturgia słowa. Papież dzisiaj będzie miał prawdopodobnie jeszcze jedno spotkanie z młodzieżą, dlatego że zebranym w Gnieźnie młodym ludziom obiecał, że po powrocie do Gniezna, papież teraz z Poznania odleci helikopterem do Gniezna, że ukaże się w oknie rezydencji arcybiskupa i będzie rozmawiał, spotykał się z młodzieżą właśnie w Gnieźnie. Także to jeszcze nie koniec papieskiego spotkania z młodzieżą na dziś. A młodzież intonuje pieśń z tym radosnym Abba Ojcze. Abba to słowo aramajskie, którym Chrystus odnosił się do Boga i które objawił chrześcijanom jako specjalną, bliską więź z Panem Bogiem. Abba rozpoczyna to Ojcze nasz i ono jest cieplejsze niż Ojcze. Jest pełne szacunku jak Ojcze, ale też ma ten moment tato, tatusiu, tej bliskiej zażyłości i szacunku, i bardzo bliskiej intymności, jaką Pan Bóg wchodzi w ludzkie życie. Na dzisiejsze spotkanie z papieżem przyszli przedstawiciele rozmaitych ruchów młodzieży katolickiej, organizacji katolickich, duszpasterstw akademickich, duszpasterstw młodzieży. Widzieliśmy, widać, młodzież w mundurach harcerskich. Harcerze pełnią tutaj służbę porządkową, pomagają tym, którzy zemdleją czy poczują się gorzej, a więc pełnią również służbę medyczną. Do wartości ponadczasowych, ale równocześnie mówi zawsze do konkretnego człowieka, do konkretnego pokolenia, do konkretnego młodzieży w pewnym momencie historii. I dlatego mówi zawsze również o historii. Ta lekcja historii dzisiaj pod pomnikiem poznańskiego czerwca 1956 roku ma szczególną wymowę.
Święty podchodzi do pulpitu, aby być bliżej młodzieży, aby jakoś jeszcze jej się przypatrzyć, ucieszyć się nią, a też pobłogosławić. Ogromnie radosna atmosfera na całym placu. Wszystko jest do pomyślenia. W każdym razie, jak tam pojedziecie do tego Paryża, to wszystkim mówcie, że my jesteśmy z Poznania. My jesteśmy stąd, skąd się Polska zaczęła. Od Mieszka I i Bolesława Chrobrego, my stamtąd jesteśmy. I zawsześmy o tę Polskę dbali, żeby się trzymała. Tu się potrzeba polska państwowość. Tak, że w Paryżu nie zapomnijcie o tym. Cześć wam Boże. Pełne pogody i żartobliwe wręcz słowa Ojca Świętego, a zarazem i ten drugi wymiar. Pamiętajcie o korzeniach, pamiętajcie o państwowości, pamiętajcie o wielkich wartościach. Bardzo wyraźnie mówi Jan Paweł II młodzieży o historii, o wspólnym dobru ojczyźnie, o ich odpowiedzialności za ojczyznę. Trudne tematy. Wydawałoby się, że często właśnie dla młodych za trudne, czy też mówi się czasami, że nie interesuje ich przeszłość, historia. A papież mówi, że znajduje ogromny odzwier. Reakcje młodych ludzi w tym momencie, kiedy papież mówił, wskazuje na to, że te właśnie słowa spotkały się z żywym odzewem. Właśnie więc widać, że po prostu ważne jest, czy ten ktoś, kto mówi, ma zaufanie młodzieży, czy umie okazać nasz kontakt. I wtedy możemy widzieć, że trudne, wymagające tej młodzieży, której mówi sami, że jest zbyt konsumpcyjna, skupiona na swojej karierze. Jest drugie dno, jak widać na tym placu. Jest mnóstwo optymizmu, nadziei, odpowiedzialności, jak widać w tej atmosferze radości, święta, ale też i bardzo głębokiej atmosferze. Jeszcze improwizowane na prędce spotkanie, nieprzewidziane, a z lektorami uczelni krakowskich. Pana wszystkie narody. Wszystko z Poznania. Żegnają się z Państwem Maciej Zięba i Adam Pawłowicz.